15 minut. Jeżeli ktoś jeszcze będzie się spóźniał, to przymkniemy na to oko. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się niezmiernie. Czwarte spotkanie Joomla User Group Trójmiasto. Nasze spotkanie sympatyków, wielbicieli i znawców lub tych naturszczyków w Joomla. Nazywam się Justyna Michalek i mam przyjemność dzisiaj Was przywitać na naszym wydarzeniu. Sprawy organizacyjne, wybaczcie na początek, bo o nich zapomnę. Toalety po wyjściu na lewo. Wyjście na prawo jest tylko wyjściem. Nie będziecie mogli wejść bez uprzejmości tu obecnych. Dlatego zapraszam Was, jeżeli papierosek czy świeże powietrze, to po wyjściu z sali na lewo. Ze spraw organizacyjnych zapraszam do czegoś ciepłego tutaj na sali i możemy już zaczynać. Chciałabym Was zaznajomić jeszcze raz z programem. Dzisiaj nasze spotkanie rozpocznie Magdalena, która odpowie nam na dużo pytań. Co, jak i dlaczego i po co, jeżeli chodzi o grafikę w internecie. Potem Andrzej Hedberg z Joomla Monster, CEO, opowie nam o tym bardzo newralgicznym elemencie w kontakcie między klientem a firmą sprzedającą swoje usługi, czyli o briefie, jak go przygotować i jak uniknąć konfliktów z klientem. W pierwszym bloku zamknie go Miłosz Bożeński, który opowie o optymalizacji kodu i o tym, co można uzyskać więcej, wykorzystując narzędzia, które Miłosz wykorzystuje na co dzień. Po kwadransie przerwy Asia Rydźko opowie nam o tym, dlaczego kocha typografię. Bardzo podoba mi się ten tytuł. Remek Kaczewski opowie nam o tym, jak zoptymalizować sobie pracę z wieloma stronami internetowymi na Joomla i nie tylko naraz. Opowie o narzędziu temu dedykowanemu. I ja zabiorę Wam 15 minut uwagi, bo będę chciała porozmawiać z Wami o dostępnych stronach internetowych. Wspomnę o gospodarzu, który gości nas od naszego pierwszego spotkania i deklaruje ten mariaż na cały rok 2016. Jest to Gdański Park Naukowo-Technologiczny, czyli miejsce, w którym jesteśmy. Nie mogę nie wspomnieć, że również tu znalazło się dla nas miejsce na ubiegłoroczny Joomla Day, czyli największą imprezę organizowaną dla społeczności przez Fundację Polskie Centrum Joomla, Fundację PCJ Otwarte Źródła. Dlatego to jest miejsce, tak jak tutaj skopiowałam ze strony internetowej, bo to jest jakby dla mnie clue. Jest to miejsce, w którym spotykają się ludzie przedsiębiorczy, aktywni i nieustannie rozwijający się oraz kreatywni, czyli my, ale także jest to pole do realizacji Waszych pomysłów. Jeżeli będziecie mieli potrzebę na to, żeby zebrać audytorium, czy skupić się wokół jakiegoś fajnego, ciekawego tematu, kreatywnego, myślę, że to jest dobre miejsce na to, żeby rozważyć się jako gospodarza takich spotkań. Nasi sponsorzy, bez których nie moglibyśmy się na pewno tutaj spotkać, a na pewno nie mielibyśmy tego spotkania tak umilonego podarkami i różnego typu upustami. Witamy, Piotrze. To Joomla Monster i DJ Extensions w postaci Andrzeja tutaj. Przywitam go jako reprezentanta drużyny. Polskie szablony dla Joomla i polskie rozszerzenia dla Joomla. Bardzo popularne, świetnie oceniane. Kto nie próbował, zapraszam. Będzie ku temu okazja, bo jak mówię o sponsorze, muszę też wspomnieć o nagrodach. Nagrodą od Joomla Monster i DJ Extensions są 30% kupony upustowe na rozszerzenia i szablony od Joomla Monster, które dostaniecie. Czekają na Was przy wyjściu. Ale będzie jeszcze nagroda niespodzianka, o czym nie. I to jest niespodzianka dla mnie również. Czekamy na tę niespodziankę, Andrzej. Smart Host. Bardzo się cieszę, że przyjechała do nas drużyna Smart Hostu. Smart Host to firma hostingowa, a tam Joomla dobrze leży na Smart Hoście. A ja wracam. Do listy naszych sponsorów. Na liście jest również Helion, też podobnie jak dwaj poprzedni nasz stały bywalec na spotkaniach.
który zaoferował dla Was w konkursie 2 dżumla, Biblię i 4 praktyczne kursy napisane przez Sławomira Pieszczka, który aktualnie przygotowuje już wersję dżumla 3. Przy książkach pozwolę sobie wspomnieć o tym. Helion oferuje również rabaty, przepraszam bardzo, dla wszystkich uczestników. 20% rabatu na zakupy w swojej internetowej księgarni. Dziękuję bardzo, Remu. Nie mogę nie wspomnieć o naszym szacownym gościu, który stał się wydawcą. Dostąpił do grona bardzo nielicznego, dlatego też chętnie promuję publikacje w języku polskim naszych członków społeczności Dżumla. Książka nazywa się Bootstrap – Praktyczne projekty. Ciebie, Michale, chciałam poprosić o to, żebyś nam odpowiedział na pytanie, dla kogo jest ta książka. Czy mógłbyś tak miły? Myślę, że też dla głównie dla osób początkujących, które jeszcze nie miały styczności z Bootstrapem, ale osoby, które już coś zaczęły w tym kierunku robić, też na pewno znajdą coś dla siebie. Michał obiecał podpisać książki tym, którym uda się je wygrać w konkursie. A propos konkursów, oczywiście książki do losowania będą wylosowane wśród tych, którzy podpiszą się na liście obecności. Także zapraszam do wypełniania listy obecności. Organizatorzy nie biorą udziału w konkursie. Chciałabym jeszcze bardzo serdecznie przywitać właściciela marki jdoktor.pl. Bardzo mi miło, że autora z południa Polski promuje bardzo potrzebny na rynku polskim produkt. Czy chciałbyś parę słów o nim powiedzieć? Bo jest to nowum w kontekście marki, ale usługa jak najbardziej regularnie używana. Żeby nie przedłużać, chociaż jak ja zacznę, to ciężko mnie skończyć. Ja ci powiem. Blokowanie produktu mam. SmartCost zapewni Wam to, czego nie będziecie robić musieli u mnie. Polecam korzystać. Nie do końca. Znaczy antyreklama dla mnie, czy dla... Ale ja się cieszę, jak ludzie nie mają takich problemów, a naprawdę rynek jest obszerny. Jeśli ktoś z Was nie wie, albo nie korzysta z hostingu, no to ktoś się ma strony internetowe, chce wiedzieć, czy są zainfekowane i tu uwaga. Znaczy to nie jest tak, że jeśli wszystko działa, to nie są zainfekowane. Przykład, mamy jednego klienta, pewne osoby wiedzą, jakiego? Nie będę patrzył specjalnie, żeby nie znać. Ale to już jest mistrzostwo świata, tam jest około 20 exploitów, 15, nie wiem, strzelam z pamięci, jest na Facebooku dzisiaj tak zwany rekordzista tygodnia. Taką usługę ja wykonuję, to jest niski koszt, zapraszam na stronę, poznajcie szczegóły. Oczywiście zajmujemy się również pełnym usuwaniem i zabezpieczaniem witryn po ataku, albo zabezpieczaniem przed atakiem, do czego zachęcam. Znaczy po, to już jest trochę za późno, warto po prostu robić coś przed tym i chronić się na tyle, na ile to jest możliwe. 100% nie damy, natomiast 99,9% możemy. A jak to jeszcze wszystko trafi na hosting SmartHostu, to jakby jest zabezpieczone, a gdyby coś się stało, to dostaniecie informację, że coś jest nie tak. Także to tyle ode mnie, dziękuję. Do czasu dajmy jednak głos innym, pamiętajmy o tym, że jesteśmy w ramówce, a ja nie dokończyłam przedstawiania listy sponsorów, bo tak jak widzicie, jesteśmy tutaj po prostu ze sobą zżyci, prowadzimy biznesy, ale też mamy ze sobą relację taką partnerską i polecamy swoje usługi nawzajem, dlatego też bardzo cieszę się, kiedy ta plansza pojawia się na każdym spotkaniu, bo ja wiem, że polecam fajne usługi, dobrej jakości i naprawdę czuję się w tym miejscu wysoce komfortowo. Perfect Dashboard to rozwiązanie dla na pewno bardziej zaawansowanych użytkowników Joomla, mam nadzieję, że takich też znajdziemy na sali, którzy użytkują więcej niż kilku, myślę, stron na Joomla jednocześnie, natomiast użytkują, administrują, tu już można łapać się za słówka. Remek opowie na pewno o tym więcej, więc pozwolę sobie ten temat już ufać. Polecając Wam usługi Perfect Dashboard, to jest rozwiązanie, o którym Remek opowie, a ja tylko dodam, żeby Remek nie zapomniał, że Perfect Dashboard daje Wam wszystkim uczestnikom naszego spotkania możliwość potestowania o 3 tygodnie dłużej wersji Pro tego rozszerzenia. O tym później więcej powie już Remek. Dwa słowa o partnerach, którzy pomagają nam
promować nasze spotkania. Giggles Carrots, Trójmiasto, spotkania dla wysoce technologicznych kobiet, a tak naprawdę dla kobiet, które lubią i dobrze się czują w nowych technologiach. Zapraszam serdecznie, biorę udział w tych spotkaniach regularnie, także jeżeli ktoś ma ochotę, oczywiście panowie również, jest tutaj plejada uczestników tych spotkań, więc nie będę pokazywała palcami, tak, zapraszamy również mężczyzn. Oraz portal my3miasto.pl, który promuje nasze wydarzenie u siebie